Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak zbudowana jest i jak działa tłocznia ścieków. Mówiąc o zasadzie działania tłoczni ścieków, należy wyodrębnić dwie fazy. Jest to faza napływowa oraz faza tłoczna. W fazie napływowej pompy w tłoczni są wyłączone i ścieki dopływają grawitacyjnie do urządzenia. Ściek przedostaje się do tłoczni kolektorem grawitacyjnym, doprowadzającym ścieki do krótsat, na którym zainstalowana jest zasuwa odcinająca, umożliwiająca całkowite odcięcie przepływu ścieków do tłoczni w razie zaistnienia takiej potrzeby. Następnie ścieki przedostają się do urządzenia korytem napływowym, które zlokalizowane jest pod pokrywą modułu retencyjnego tłoczni ścieków i trafiają do rozdzielacza, gdzie struga napływowa ścieków rozdzielana jest na dwa układy napływowo-tłoczne. Ścieki napływają następnie przez zawór zwrotny kolanowy na rurociągu napływowym do separatora części stałych, w którym to oddzielane są skratki znajdujące się w ściekach sanitarnych od tej płynnej części medium. Wszystko w celu ochrony pompy, aby zapobiegać potencjalnym zablokowaniom, zapchaniom wirnika. Następnie ścieki przedostają się z separatora w kierunku części hydraulicznej pompy przez jej kruciec tłoczny i następnie przez komorę wirnika i kruciec ssawny trafiają wówczas do modułu retencyjnego. Jako hydrovacuum wyróżniamy się tym, że posiadamy dwie różne konstrukcje separatorów. Posiadamy separatory dwukanałowe, klapowe, gdzie elementem cedzącym są elastyczne klapy, jak również separatory prętowe, koszowe, gdzie elementem separującym są pręty, które w trakcie pracy urządzenia drgają, umożliwiając lepsze oczyszczanie separatora ze skratek. Moduł retencyjny napełnia się ściekami. W module znajdują się czujniki poziomu wskazujące aktualny poziom ścieków w tym właśnie module retencyjnym. I w momencie osiągnięcia maksymalnego poziomu ścieków uruchamia się pompa. Wówczas rozpoczyna się faza tłoczenia, w którym to pompa zasysa ścieki z modułu retencyjnego swoim przewodem ssawnym, tłoczy je przez komorę wirnika w kierunku krótca tłocznego i separatora, skąd zgromadzone w czasie fazy napływowej skratki są wymywane, wypompowywane wraz z płynną częścią medium w kierunku pionu tłocznego, bowiem na rurociągu napływowym zamyka się zawór kolanowy i uniemożliwia wsteczną drogę przepływu ściekom. Wszystkie te ścieki, które przepompowywane są do pionu tłocznego, są już efektywnie wypompowywane do kolektora tłocznego zbiorczego na trasie za urządzeniem. Moduł retencyjny wyposażony jest w przewód wentylacyjny, który umożliwia odprowadzanie powietrza ze zbiornika na zewnątrz urządzenia. Taki przewód wentylacyjny zwieńczony jest kominkiem neutralizacyjnym, który ma za zadanie neutralizować wszelkie substancje toksyczne i złowonne znajdujące się w ściekach sanitarnych. Jest to głównie siarkowodór. Dodatkowo przewód wentylacyjny zapobiega powstawaniu podciśnienia w module retencyjnym. Z uwagi na charakter urządzenia jest to niezbędne, aby takie odpowietrzenie w tłoczni się znajdowało.
Projektujemy tłocznie w taki sposób, aby były one ergonomiczne, aby był łatwy dostęp do wszystkich niezbędnych, istotnych elementów tego urządzenia, aby można było zajrzeć do jego wnętrza poprzez duże włazy inspekcyjne, aby można było odciąć poszczególne elementy układu napływowo-tłocznego przy pomocy zasów odcinających zlokalizowanych w strategicznych miejscach, w takich miejscach jak na rurociągu napływowym, czy też na rurociągu tłocznym, jak również na krućcach ssawnych pomp, co pozwala nam na demontaż pompy nawet w trakcie trwania pracy tego urządzenia. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, chciałbyś się dowiedzieć czegoś więcej, skontaktuj się z naszym inżynierem sprzedaży.